kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z Waszym chyba ulubionym formatem na tym kanale, czyli try on haul zakupowy. Tym razem będzie najbardziej wakacyjnie z racji, że będą to Wasze ulubione stroje kąpielowe. Będziemy dzisiaj testować i mierzyć różne stroje kąpielowe. Naprawdę postarałam się, żeby były najbardziej różnorodne, żeby były w różnych krojach, kolorach, nawet takich, na których ja na co dzień bym się nie zdecydowała, a stwierdziłam, że przetestuję je właśnie z Wami, bo może okażą się właśnie trafne i będą super. Oczywiście stroje kąpielowe są jak zawsze z Zapul, jest to firmik w formie współpracy. Z racji, że te ciuchy dostałam, mam dla Was oczywiście również kod rabatowy. Wszystkie rzeczy są podsumowane również w opisie tego filmiku, ale wiecie, że te filmiki są zawsze rzetelne. Jak mi się coś nie podoba, to ja Wam o tym powiem. Jak mi się coś spodoba, to również Wam o tym powiem. Ze strojów kąpielowych z Zapul ja już naprawdę korzystam od kilku dobrych lat. Od kilku dobrych lat Wam je tutaj też pokazuję. Pamiętajcie koniecznie, żeby subskrybować kanał, bo to jest bardzo ważne, i żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem. Luna szczeka na dworze, a tutaj mam całą siatę ze strojami kąpielowymi. Zobaczcie, ile tego jest. Może zanim przejdziemy do strojów kąpielowych, oczywiście zaczniemy od tego topu. Jedyny top, który zamówiłam, z racji, że bardzo spodobał mi się kolor. On jest taki limonkowy, taki pudrowa zieleń, coś w tym stylu. Muszę zamknąć okno, bo Luna tak szczeka. Teraz tak, mamy tutaj top, tylko muszę go rozgryźć, bo totalnie nie mam pojęcia, jak on tutaj ma iść. What the fuck? Wydaje mi się, że w ten sposób, a to tutaj na brzuch. Mierzę to i zaraz do Was wracam. Okej, jeśli chodzi o ten top, jest naprawdę bardzo wycięty, więc wydaje mi się, że idealnie na jakiś wyjazd letni. Zdecydowanie jest to kolor, który lubi opalenizny, więc jak już w końcu się opalę, to będzie naprawdę ładnie wyglądał. I naprawdę bardzo ładnie się układa. Co prawda bluzka nie jest jakiejś najlepszej jakości, ale naprawdę wygląda ładnie, tylko jedyne co, to niestety to, że ten dolny pasek, on jest na mnie za duży. I jeżeli właśnie on by był taki obcisły, mogłabym go sobie skrócić, bo to dosłownie jest materiał, który tak easy będzie skrócić, że to będzie 5 minut roboty, i jak on będzie leżał tak, to będzie naprawdę bardzo ładnie. No ale przez to, że tutaj ten ta tasiemka w zasadzie jest za duża, jak widzicie, o, no to niestety to trochę psuje ten cały efekt tej bluzki. Tak mi się podoba ten kolor, na przykład do jakichś takich białych, długich spodni albo krótkiej, białej spódniczki będzie to wyglądać mega, mega ładnie. Do tych czarnych spodenek może nie jakoś super, ale naprawdę spoko. No i teraz przechodzimy już do strojów kąpielowych i wzięłam pierwszy, lepszy z brzegu strój kąpielowy. Ten widzę, że jest akurat żółty. Ja już szczerze nie pamiętam, jakie ja tam dokładnie stroje i kroje zamawiałam. Także też będę miała razem z Wami niespodziankę. No i pierwszy to jest właśnie taki żółty strój. Widzę, że on jest tutaj z taką fiszbiną. Ja żółte stroje uwielbiam, naprawdę. One pięknie wyglądają w słońcu i w ogóle generalnie żółte stroje moim zdaniem są mega takie wakacyjne. Ramionczka są regulowane, więc też naprawdę super sprawa. No i majtki mamy takie zwykłe. Znowu wydają się duże, ale ja zawsze mówię, że majtki wydają się duże, a potem jeżeli sobie po prostu wyżej naciągniemy te paseczki, to są git. Szkoda, że nie ma tutaj żadnych sznurków, bo wtedy dużo łatwiej dopasować strój. No ale nic, ja lecę się przebierać i zobaczymy, jak ten strój będzie wyglądał na mnie. Okej, kochani, a więc tak się prezentuje ten pierwszy strój. Jak na początku powiedziałam, że te fiszbiny będą przeszkadzać, to w tym układają się naprawdę bardzo ładnie, przez to, że z tyłu jest taki oto sznureczek. Mogłam sobie bardzo ładnie tutaj wszystko ściaśnić, ramionczek nawet nie dotykałam, bo idealnie po prostu już pasowały. Majtki co prawda faktycznie są trochę spore, mam wrażenie, że jakbym skakała gdzieś na bombę do basenu czy coś w tym stylu, to mogłyby one zlecieć. Jednak tak na plaży do opalania czy jakiegoś spokojnego kąpania się w morzu czy w basenie, to jak najbardziej będą spoko, bo czuję, że one mi się trzymają, no tak sobie same z siebie nie spadną. Mimo wszystko mogły być troszkę ciaśniejsze, ale fajny jest naprawdę tył, bo jest taki zabudowany. Nie są to ani stringi, ani nie są jakoś bardzo zabudowane i mam wrażenie, że jakby ten dół był ciaśniejszy, to po prostu by to się tak strasznie wrzynało nam w ten tyłek, a naprawdę teraz leży bardzo, bardzo fajnie i jest tak idealnie, że nie jest za mocno zabudowany, ani za lekko. No ta góra naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń, bardzo ładnie leży. No ten strój jest taki uroczy, taki słodki, taki wakacyjny, po prostu cukierkowy. Podoba mi się ten strój i jestem z niego zadowolona. Przysłoniłam troszkę okno, bo miałam wrażenie, że jestem prześwietlona. No także jeszcze raz się Wam pokazuję.
naprawdę git. Ten strój jest git. Okej, lecimy z kolejnym strojem, również kolorowy. On ma coś sobie takiego uroczego i tak dalej, ale zobaczymy. Znowu jest to stanik z Fishbin. Mam nadzieję, że nie wszystkie stroje takie będą miały, tylko po prostu te takie kroje, w których, wiecie, tutaj po prostu piersi nie są tak zabudowane w taki trójkąt, tylko taki bardziej, takie bardziej zaokrąglone. No, także taką mamy górę. Bardzo podobny krój właśnie do tego, co mam teraz na sobie, tylko że zapięcie jest, proszę bardzo, na taką jakby klamrę, no takie po prostu jak zapięcie od stanika. No i oprócz tego ramionczka są cieńsze i tutaj mamy jeszcze na biuście taką kokardkę wiązanie, więc to też fajne, bo to jest kolejny punkt, którym możemy na różne sposoby działać i dopasować naszej sylwetki. Natomiast majtki, to są stringi i ja tego nie zauważyłam, jak ja to zamawiałam. W sensie nawet nie wiem, czy były majtki od tyłu pokazane. Możliwe, że były, ale po prostu na to nie zwróciłam uwagi. Ja na plażę albo na basen to tak nie bardzo w stringach. W sensie jakoś bardziej wycięte i tak dalej to okej, ale stringi chyba są już dla mnie troszkę za mocne. Nie wiem, no chyba, że na jakiejś plaży, kurde, w Miami, tam gdzie laski chodzą bardzo rozbierane, ale na jakimś kąpielisku w Polsce czy nad basenem to dla mnie nie bardzo. Dla mnie to by było too much. No ale strój wygląda bardzo ładnie. Te kolory mi się bardzo podobają. Zobaczymy, jak będzie z tym wzorem na mnie. Także lecę przymierzać. Okej, kochani, jeśli chodzi o ten strój, to powiem wam, że jestem w lekkim szoku, bo naprawdę mega mi się podoba ten wzór. Jest bardzo taki dziewczęcy. No naprawdę, to jest strój typu Hot Girl Summer, naprawdę. Jedyne co, to te majtki. Jeśli chodzi o przód, mega ładnie się układają. Podoba mi się to, że one są takie wysokie, ale równocześnie wycięte, przez co one tak nas nie skracają, tylko właśnie wydłużają nam jeszcze bardziej nogi. I też nie są takie wycięte, przez co nie wyglądamy, jakbyśmy miały pieluchy, tylko naprawdę bardzo ładne. Niestety tył, tak jak mówiłam, jest bardzo wycięty. Natomiast na jakiejś plaży za granicą w Miami, gdzie wszystkie laski tam są po prostu totalnie porozbierane i w większości strojów są tak powycinane i tak skąpe, że jakby tam bym się czuła normalnie, to jednak jakbym tutaj miała pójść w tym stroju na jakiś basen, to czułabym się trochę dziwnie. Ale mimo wszystko, jeśli chodzi o górę, naprawdę bardzo ładnie się układa. Tutaj wszystko mega dobrze trzyma. Jednak wiecie co, jak zmieniam zdanie, jednak jestem fanką Fishbin, bo one naprawdę bardzo ładnie podtrzymują nam biust. Z tyłu nie jestem przekonana, jeśli chodzi o górę, z tyłu też bardzo naprawdę ładnie się prezentuje. Tutaj mamy trzy różne stopnie zapięcia. Ja zapięłam na najciaśniej. Tak jak mówiłam, ramionczka też są regulowane. No i te majtki z tyłu są troszkę za mocno wycięte, jednak mimo wszystko ten strój chyba podoba mi się nawet bardziej niż ten drugi. No i co? Lecimy od razu z kolejnym. Kolejny biorę totalnie losowo. Tak jak mówię, ja nawet nie pamiętam, który jest którym, więc po prostu biorę to, co mi leży pod ręką. To jest zwykłe czarne bikini. Takie najprostsze, nie za bardzo wycięte, ale też nie za bardzo zabudowane, ale takie, żeby było w nim komfortowo. Jeśli chodzi o ten krój, to on będzie super właśnie na większy biust. No jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo chciałam ten taki bardziej sportowy, troszkę bardziej zakryty strój, żeby po prostu miała strój, w którym będę się czuła stuprocentowo komfortowo, mogła skakać do wody, nurkować, zjeżdżać na zjeżdżalniach, nie bojąc się, że coś stracę. Wiadomo, że te stroje też mi jest w nich mega wygodnie, ale nie wiedziałam, czy tak będzie, jak je zamawiałam, więc wzięłam jeden taki bardziej zabudowany, takie po prostu zwykłe, czarne bikini, bardziej zabudowane. Także lecimy i sprawdzamy, jak to będzie wyglądać. Okej, tak jak mówiłam, ten strój jest już dużo bardziej zabudowany. To jest, tak myślę, mogę to nazwać bezpieczna opcja, że po prostu nieważne, gdzie pójdziecie, będziecie się w nim czuły zdecydowanie komfortowo, nie jest za bardzo wycięty. No i co? Bardzo ładny strój. Tutaj nie ma żadnych udziwnień, nie ma żadnych sznurków, nie ma żadnych zapinek, nie ma żadnych wiązań, nic w tym stylu. To jest kompletnie po prostu strój, który się po prostu rozciąga, więc będzie pasował na wiele typów sylwetek, ale nie ma też jakichś wiązań, komplikacji i tak dalej, więc naprawdę wydaje mi się, że będzie bezpieczną opcją i fajną opcją dla tych, którzy poszukują właśnie czegoś takiego bezpiecznego i komfortowego. Okej, lecimy z następnym i tym razem mam tutaj taki błękitny, piękny strój. Ja kocham błękity i tego typu kolory, więc jak zobaczyłam ten, to stwierdziłam, że to jest piękny, idealny po prostu kolor baby blue. Tak, i to wydaje mi się, że to jest jeden z tych krojów, które uwielbiam. Czyli strój, takie zwykłe bikini na sznureczkach. Tutaj możemy sobie zawiązać, tutaj możemy sobie zawiązać, tak samo majtki po jednej i po drugiej stronie. To jest strój, który zawsze będzie na was pasował. Od wewnątrz, co jest ciekawe, ma takie beżowe przeszycia, więc nie jest jednolity. No nie no, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na mnie.
Okej, tak się prezentuje ten strój i powiem Wam, że jest bardzo komfortowy, wszystko tutaj jest okej, ale jakby coś mi w nim nie pasuje. Mam wrażenie, że to może też przez te przeszycia, które są właśnie od wewnętrznej strony, te beżowe, źle poprawię strój albo coś w tym stylu, to ten biały będzie wystawał i to trochę psuje, mam wrażenie, estetykę tego stroju. W sensie wiadomo, te obydwa kolory do siebie pasują, ale gdyby na przykład gdzieś ten kolor beżowy tutaj się pokazywał, na przykład góra była w takim kolorze, a majtki w niebieskim, to to by jakoś to bardziej się pasowało, ale przez to, że na przykład tutaj, jak widzicie, mam tak podniesione i tutaj ten pasek biały troszeczkę odstaje i jakby nie mam co z tym zrobić. Jakbym dała sobie te majtki niżej i troszeczkę inaczej zawiązała, to by to nie odstawało, ale z racji, że ja lubię sobie po prostu dawać tak wysoko, no to to mi się jakby cały ten pasek odwija i to mi właśnie trochę psuje. Nawet pięknie tutaj widać mój tatuaż, bo jedyne co zasłania to ta cieniutka kreska, a generalnie w strojach często on jest zasłonięty przez taki grubszy pasek. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, ale mimo wszystko troszkę to podszycie, które myślałam, że będzie akurat atutem tego stroju, że sprawi, że będzie jakiś taki ciekawszy i tak dalej, to tutaj troszkę to psuje, no ale generalnie i co, i bardzo ładny kolor, i bardzo ładny krój, więc podoba mi się. Teraz złapałam za ten strój i jest to kolejny strój z tą fiszbiną i tym razem jest to strój, który był bardzo popularny kilka lat temu, gdzie te fiszbiny były tak powykręcane, bo w tamtych strojach normalnie jak zgięłam tak strój, to ta fiszbina po prostu się zginała, bo nie było tej fiszbiny tutaj po środku, tylko one się kończyły gdzieś mniej więcej w tym miejscu. A natomiast w tym stroju ta fiszbina, jak wiecie, leci tak, tak i tak. I taki krój stroju był popularny właśnie kilka lat temu. O materiał jest bardzo ciekawy, bo ja lubię jasne stroje, bo one podkreślają bardzo opaleniznę i bardzo będzie ładnie wyglądać. I jeszcze fajne ma te jakby takie... Zobaczcie, on ma takie jakby marszczenia, takie wypustki, coś w tym stylu. Bardzo ten strój mi się kojarzy z Bali i na pewno go tam zabiorę, jeżeli on będzie jakoś fajnie siedział. Przymierzam i sprawdzimy. Okej, jeśli chodzi o ten strój, to... coś mi tutaj w nim nie pasuje, jakby majtki są mega ładne, naprawdę pięknie się układają. Jeszcze te właśnie takie jakby wypustki, które Wam pokazywałam, one nadają temu strojowi takie, że jest taki ciekawy. I wzorki dodają takiego właśnie charakteru i takiego vibe'u fajnego temu strojowi. Także dół naprawdę super, jak zwykle jest to mój ulubiony krój, czyli wiązany tu. Można sobie dupkę bardziej zakryć, dupkę bardziej odsłonić. No jeśli chodzi o górę, no ja chyba nie jestem fanką tego stroju właśnie z taką fiszbiną tutaj. Niby wszystko jest dobrze. Piersi wyglądają w tym stroju ok, ale też nie jakoś super. No i mam wrażenie, że mimo to, że mi się tutaj wszystko ładnie trzyma, to jednak nie czuję się tak w tym 100% komfortowo. W sensie jakby, nie wiem, mogły być troszkę ciaśniejsze ramionczka. Niby z jednej strony spoko, z drugiej nie. Strój generalnie na mnie podoba mi się, tylko właśnie bardziej chodzi mi o ten komfort. Że nie wiem jakby, czy to jest na 100% komfortowo, bo jakby czuję, jakby wszystko było ok, jakby trzymało się na miejscu, ale nie wiem, nie jestem 100% pewna. Okej, lecimy z kolejnym. Ja tak przymierzam te stroje i one się naprawdę nie kończą. Okej, tutaj kolejny bardzo wakacyjny strój, właśnie który idealny będzie na taki wyjazd, na jaki teraz się wybieram, z racji, że zobaczcie, nie dość, że materiał jest taki po prostu, powiedzmy, może to nie brzmi jakoś atrakcyjnie, ale powiedzmy, że jak z siatki rybackiej, zobaczcie, no widzicie, kolor też jest taki morski, jakby oceaniczny, głębinowy, nie wiem jak to nazwać, no ale wiecie, o co mi chodzi, proszę powiedzcie, że wiecie, o co mi chodzi. To jeszcze tutaj, na tych sznureczkach, które ja tak kocham, są piękne muszelki i tak samo jest również przy staniku. Let's check. Okej, plus za to, że praktycznie wszystkie stroje, które zamówiłam do tej pory, miały regulowane ramionczka, nie tylko wiecie, jakieś sznureczki, tylko każde ramionczko mogło też być właśnie regulowane, bo tak to naprawdę byłby problem z ubraniem tego stroju, przez to, że on się nie wiąże z tyłu, tylko tutaj z przodu, no i trzeba to sobie jakoś dopasować. I naprawdę wiązanie na plecach o tyle jest fajne, że można sobie je poluzować i wtedy będzie niżej, a tutaj no te ramionczka jednak nam lecą wysoko. Kolor średnio mi się podoba. W sensie mam wrażenie, że średnio pasuje do mnie ten strój. Nie wiem, dajcie znać, co uważacie. Ładny, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie leży. Znowu taki jeden z bezpieczniejszych krojów. Vibe takiego Zanzibaru albo Madagaskaru. Ale no właśnie jakoś mnie tak nie porzucił na kolana, chociaż myślałam, że naprawdę on akurat mi się spodoba. Dobra, teraz biorę ten. Widzę tu jakieś, mam nadzieję, nieskomplikowane wiązania. Okej.
Nie, nie są skomplikowane. Tutaj widzę, że jest jeszcze taki sznureczek chyba na brzuch albo na plecy, zaraz się okaże. No i majtki takie zwykłe, zakładane. No i kolor jest obłędny, naprawdę. Kolor też mi się bardzo kojarzy z Bali. Właśnie takie ziemne kolory, ziemiste. Nie wiem, jak to się mówi, jakiś zielony, brązowy, beżowy, czarny, biały, niebieski, turkus i tak dalej. To takie kolory najbardziej lubię w strojach i właśnie ten też mi się bardzo podoba. Także mierzymy i sprawdzamy. Okej, miałam szybką przerwę na podłączenie kamery, żeby się trochę naładowała. I za ten czas już założyłam ten strój i powiem Wam, że naprawdę wydawało mi się, że jak patrzyłam na stronie, on będzie taki bardziej zabudowany, będzie taki bardzo komfortowy, a nie jest wcale taki komfortowy. W sensie, po pierwsze, mam wrażenie, że góra tutaj jest po prostu za krótka. Ten pasek jest jakiś taki mały. Mógłby być po prostu troszeczkę dłuższy tutaj, że można było sobie troszkę go troszkę niżej, bo jeżeli teraz opuszczę troszkę niżej, bo tutaj mam wrażenie, że jest troszkę za wysoko i mnie uciska, to z drugiej strony właśnie mogłoby mi coś wypaść i byłoby to niekomfortowe dla mnie. Ale generalnie góra ma przepiękne plecy, w sensie te dwa wiązania, jedno właśnie tutaj na plecach, drugie tak niżej, takie no prawie w talii. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, chociaż teraz widzę, że tutaj idzie bardzo do góry, ale to przez to, że ja sobie sama to wiązałam i tak, no i troszkę słabo to zrobiłam, ale generalnie jakby mi ktoś zawiązał, to ładniej by się to układało. No plecy tego stroju są mega, mega śliczne. Jeśli chodzi o majtki, to przez to, że nie są one wiązane, nie mogę sobie ich tutaj ściaśnić, przez co one są troszkę duże. Za ten czas, kiedy ładowała się kamera, leżałam sobie na łóżku, to ten strój bardzo się marszczył. No zresztą możecie widzieć, że on bardzo się marszczy i przez to jest taki troszkę no lekko za duży. Mógłby być troszkę mniejszy i by było lepiej. Spoko strój, ale nie jest to na pewno mój faworyt. Kolor mi się bardzo podoba, jest naprawdę śliczny. Ale zostały nam dwa ostatnie. Także lecimy z nimi. Jeden jest czarny, a drugi jest błyszczący. A nie, to nie jest czarny. Okej, okłamałam Was. Ten jest granatowy. Okej, i to chyba ten jest ten, o którym myślałam, że jest bardziej zabudowany. Chyba tak. Czyli ten jednak nie miał być bardziej zabudowany, tylko to miał być ten. Z racji, że on, jak widzicie, no ten pasek jest już tutaj dużo dłuższy, przez co powinien być bardziej komfortowy. Ma takie bardzo ładne wycięcie, przez co nie wygląda aż tak, jakby był taki sportowy, tylko właśnie taki elegancki po prostu. Ten kolor mi się też bardzo podobał. Tak jak mówiłam, znowu taki ciemny, ziemisty kolor bardzo mi się podoba. Znowu mamy tutaj te podszycia beżowe, tak jak było w tym stroju błękitnym. Chociaż tutaj wydaje mi się, że aż tak to nie będzie przeszkadzać, no bo tutaj wszystko ładnie jest zakryte, nie ma też wiązań, więc jakby nie powinno to po prostu wystawać. Także wydaje mi się, że ten strój będzie śliczny, ale co? Przetestujmy go. Okej, ten strój jest dużo bardziej komfortowy od swojego poprzednika, mimo to, że krojem jakoś tak bardzo się nie różni. No wiadomo, że ten jest zakładany, tamten był bardziej wiązany, więc można było też bardziej dostosować pod siebie. Tutaj aż tak tego nie ma, jedne co to regulowane są ramionczka, ale to praktycznie jak w każdym stroju. Kolor też wydaje mi się, że bardziej pasuje do mnie. Tamten, mimo to, że podobał mi się bardziej na stroju, to ten mam wrażenie, że bardziej po prostu pasuje do mnie. No i majtki są mega ładne, nie są też za bardzo wykrojone. Tutaj tył stroju też jest bardzo ładny, wszystko tutaj się trzyma, jak widzicie, jest taki gruby pasek, ale tutaj mamy też właśnie to wycięcie śliczne. No generalnie mega mi się podoba ten strój. Jest komfortowy, jest ładny, jest dziewczęcy, ale jest też taki bardziej elegancki, no nie wiem, no mega mi się podoba, naprawdę tutaj nie mam absolutnie do czego się przyczepić. To strój 10 na 10 totalnie i mam nadzieję, że ostatni również mnie nie rozczaruje, z racji, że mam tutaj taki brązowy strój, przynajmniej tak go widziałam na stronie, jak go zamawiałam, ale okazało się, że on jest błyszczący. Zobaczcie, spójrzcie na to. Teraz wydaje się taki bardziej szary, coś w tym stylu i błyszczący. A na stronie jak patrzyłam, to nie było widać tego na zdjęciach. Co prawda w opisie było napisane glitter, coś tam, ale ja tego nie widziałam właśnie na zdjęciach. Także czy mi się to podoba? Podoba mi się. O dziwo mi się podoba ten błysk. Mimo to, że nie tego oczekiwałam, to podoba mi się. No i ten strój też ma taki fajny paseczek, który możemy sobie wiązać na brzuchu. I do Was wracam z już ostatnim strojem, który dzisiaj zmierzymy. Okej, no i już ostatni strój dzisiaj. Jest to strój, który jest ciekawy, coś się w nim dzieje i przede wszystkim jest mi w nim też bardzo komfortowo. Obawiałam się, że te stroje, które są takie bardziej pokręcone, gdzie gdzieś tutaj sznureczki przechodzą przez brzuch czy przez tutaj dekolt, będą niekomfortowe, a naprawdę ten jest super. Majtki są troszkę z wyższym stanem, bardziej zabudowane, przez to za dużo tutaj nie odsłaniamy. Wyglądają bardzo ładnie,
wizualnie, tak estetycznie. Jeśli chodzi o górę, to też można się nią bawić na różne sposoby. I naprawdę bardzo mi się podoba ten strój. Co prawda to jest kolejny strój, który lubi opaleniznę. Stroje po prostu lubię opaleniznę. Jak odsłaniamy tak dużo ciała, to już fajnie by było jednak, gdybyśmy nie byli bladzi jak ściana albo trup, tylko właśnie już mieli jakieś kolory. No ja już nie mogę doczekać, aż złapię te kolory. Bardzo ładne i na pewno również pojedzie ze mną na wakacje. No i to już tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Moi drodzy, to są wszystkie stroje, które dla Was przygotowałam. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało, który strój jest Waszym ulubionym, który tym najgorszym i tak dalej, i tak dalej. No i co, ja już z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za tego odcinka. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach. Do zobaczenia i pa, pa!